za dużo nie można odczytać, nie jestem wróżką niestety, ale widziałem skupienie, dużą koncentrację, z pewnością też pewność siebie i dobrą formę chyba Sylwestra. Moim głównym trenerem jest Fiodor Łapień i on był odpowiedzialny, był takim zwanym head coachem, odpowiedzialny za wszystko, za cały proces treningowy. Również pomagał mi Paweł Gasser, był trenerem od przygotowania fizycznego, wytrzymałościowego. I ja sobie Ray, który zajmował się odnową biologiczną. Wszystkie praktycznie ostatnie 10 jego walk oglądałem z Bigolem, oglądałem z Karmazinem, oglądałem z Szturmem, Asikainenem. No było troszeczkę tego materiału. Każdy z walk praktycznie prezentował się na podobnym poziomie. Natomiast wydaje mi się, że najlepszą walkę stoczył chyba z Odkajem Urkalem, jak się nie mylę. Chyba tak, z Odkajem Urkalem. To była najlepsza forma, może dlatego, że trafiał go na skaby i to go jakoś tam motywowało, że taki zawodnik tej klasy pada. I chyba to był jego najlepszy występ. Nie? Jest za podwójnej gardy, no ale Digolowi się idealnie to udawało. Przez całą walkę go trafiał, także wydaje mi się, trzeba będzie go otwierać i również w jakimś stopniu prowokować do tego, żeby on wyprowadzał te ciosy i go wyprzedzać. Tu wydaje mi się, lekko mnie zaskoczył taką wypowiedzią. Być może próbuje w jakiś sposób mnie przestraszyć, ponieważ Sylwester w ostatnich walkach, umówmy się, Sylwester nie ma nokautującego ciosu, nie jest królem nokautu. Ja również nigdy nie leżałem na deskach, mimo że kilkakrotnie zbierałem dosyć mocne ciosy. Dlatego wydaje mi się, że to jest jakaś taka bardziej jego gra niż to, co w co on tak naprawdę wierzy. Nie będę ukrywał, że chciałem się spotkać z każdym, kto się liczy. Kto się może liczyć teraz w Europie jest... Nie musimy szukać daleko. Jest Żbik, który jest, ma zostać oficjalnym pretendentem z pewnością po tym pojedynku. Jest Felix Sturm, jest Matthew Acklin, jest Darren Barker, także myślę, że to są nazwiska z tych top. Oczywiście mistrzem świata niekwestionowanym jest Sergio Martinez, jest Chavez, ale on unika walk tak naprawdę z groźnymi rywalami, dobiera sobie tam do swojej promocji zawodników dosyć łatwych do pokonania. Dlatego myślę, że skupiłbym się bardziej na Europie, być może właśnie na tym rynku niemieckim. No ale poczekajmy spokojnie do jutra. Mam nadzieję, że jutro będzie mój dzień, że będę tego dnia świetnie predysponowany i zwyciężę.